Wychodzące na boisko drużyny Pomorzanina Toruń i LKS-u Gąsawa dzieliło miejsce w tabeli ligowej, jak i cele, które chcą osiągnąć w tym sezonie. Pomorzanin walczący o finał Mistrzostw Polski, LKS Gąsawa walcząca o opuszczenie miejsca barażowego w tabeli ligowej. Na zdobycie pierwszej bramki kibice czekali do 11 minuty i tu zaskoczenie na prowadzenie wyprowadził gąsawski zespół Dominik Kotulski. W 39 minucie bramkę na miarę remisu zdobywa Krystian Sudoł. Krystian Makowski w 46 minucie wykorzystał rzut karny i Pomorek prowadzi 2-1. W 49 minucie trzecią bramkę dla toruńskiego Pomorzanina strzela Michał Makowski i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Skuteczność zawodników toruńskiego Pomorzanina pozostawia wiele do życzenia. Na 10 krótkich rogów wykorzystali zaledwie 2, co przed sobotnim meczem z AZS-em AWF-em Poznań nie napawa optymizmem. Niewątpliwie cieszy zwycięstwo Pomorka. Gra to już zupełnie inna sprawa.